Ważne wydarzenia na świecie. Rada Europejska, posiedzenie premierów i szefów rządów krajów Unii Europejskiej potępiło Białoruś, ale też wprowadziło zakazy lotów dla białoruskich linii na terenie Unii Europejskiej i zaleciło europejskim samolotom, by przez Białoruś nie leciało. Każdy może sprawdzić, że to zalecenie jest realizowane. Państwowy terroryzm i reakcje na państwowy terroryzm w tak zwanym wolnym świecie. Drugim ważną sprawą jest poranna informacja o porozumieniu między Polską i Czechami, które wycofają swój wniosek z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No więc może jedność Grupy Wyszehradzkiej zostanie zachowana. Wreszcie prezydent w czasie historycznej wizyty w Turcji. Potem jedzie w drugiej połowie tygodnia do Gruzji. Bardzo ważne międzynarodowe tematy, więc jest bardzo ważny gość, który nam te tematy skomentuje. Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej, przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Witamy serdecznie. Dzień dobry panu, witam państwa. Zaczniemy od tego terroryzmu państwowego Białorusi. Państwo naraża się na ogromne konsekwencje. Przecież wysyłając uzbrojony samolot, jakąś nieprawdopodobną liczbę rakiet, każąc zatrzymać się rejsowemu samolotowi, którym lecą zwykli ludzie z Aten do Litwy, kraj wewnątrz, to jest lot tak naprawdę wewnątrz Unii Europejskiej, poza tym krótkim momentem, kiedy leciał nad terytorium Białorusi, ryzykuje ogromne konsekwencje to państwo po to tylko, by zatrzymać 26-letniego blogera. Przecież to brzmi jak strzelanie z armaty do wróbli. No może tak brzmi, ale myślę, że dla pana Łukaszenki to nie jest wróbel, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, wystarczy spojrzeć na kształt demonstracji, z którymi mamy do czynienia już od blisko roku w Białorusi, że ludzie w wieku właśnie tego zatrzymanego przeciwnika Łukaszenki, to jest w ogóle samo serce opozycji białoruskiej. Więc proszę sobie uświadomić, że ten człowiek, jego dynamizm, jego działanie, jego zakres oddziaływania, jego informacyjnych audycji jest naprawdę bardzo szeroki. On jest słusznie uważany za jednego z przywódców opozycji białoruskiej i tak został potraktowany przez Łukaszenkę. Ten ruch ma zgnieść opozycję białoruską, ma pokazać, że ona jest wystawiona na bezwzględny atak terroryzmu państwowego ze strony Łukaszenki. To jest po pierwsze. Doceniajmy rozeznanie personalno-pokoleniowe, jakie Łukaszenka zastosował. Naprawdę miejmy tego świadomość. To młodzież właśnie jest głównym przeciwnikiem reżimu łukaszenkowskiego i tą młodzież trzeba zastraszyć za wszelką cenę. Tak to jest z punktu widzenia wewnętrznego, ale z punktu widzenia całościowego, czyli tego Związku Białorusi i Rosji, Zbiru. Pamiętajmy, ta nazwa jest tutaj nieprzypadkowa. To naprawdę struktura działająca jak Zbir. A więc z tego punktu widzenia główny sprawca tego czynu, czyli Rosja, niczym nie ryzykowała. To Białoruś czymś ryzykuje. Rosja przecież nie. Można by powiedzieć nawet, że to jest demonstracyjne ze strony Rosji właśnie w trakcie prowadzenia rozmów ze Stanami Zjednoczonymi stosuje ten sam rodzaj ataku, choć oczywiście na mniejszą skalę, ale struktura jest podobna, który doprowadził do śmierci, do zamordowania polskiej elity i polskiego prezydenta w roku 2010, ataku terrorystycznego przeciw polskiemu samolotowi. To jest bardzo podobna struktura. Uświadommy sobie, że przez 11 lat społeczeństwo polskie, duża część społeczeństwa polskiego była okłamywana, skutecznie okłamywana przez nie tylko Rosję, ale także wewnętrzną opozycję, która mówiła, ależ gdzież, czyżby to było możliwe,
żeby Rosja zaatakowała polskiego prezydenta? Nie, to są jakieś opowieści fikcyjne zupełnie. To jest absurd, nic takiego nie mogło mieć miejsca. Jakże możecie Putina o coś takiego oskarżać? Tu się, panie ministrze, pojawiły dwie interpretacje dotyczące tego wydarzenia. Pierwsza mówi, że teraz ewentualne wchłonięcie Białorusi przez Rosję, wymiana tam kierownictwa będzie z ulgą powitana na Zachodzie, bo będzie można wreszcie normalnie ten kraj traktować. No i druga, że dzieje się to w przededniu spotkania między Władimirem Putinem a prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. No i pana zdaniem to wzmacnia sytuację Putina przed rozmowami, czy też, biorąc pod uwagę reakcję silną Zachodu, osłabia? No, moim zdaniem Putin stawia tutaj poprzeczkę wysoko, że to jest jego karta, którą położył na stół. Na takim poziomie będziemy rozmawiali. Na poziomie takim, w którym wy akceptujecie moje działania terrorystyczne wobec Europy i musicie je przyjąć do wiadomości. Moja pozycja w Europie to jest pozycja decydenta w krajach dawnego Związku Sowieckiego i musicie to zaakceptować. To tak bym traktował, jeżeli chodzi o mamy zdecydowaną te reakcję. Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Czy Stany Zjednoczone będą zdolne, żeby potraktować to tak, jak powinny potraktować, tak jak pan sugeruje? No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Ale pamiętajmy, że duża część elity demokratów uważa, że można, że to jest cena, którą warto zapłacić, że jest perspektywa, żeby Rosję wyrwać z sojuszu z Chinami. To oczywiście jest fikcja, to oczywiście jest nieprawda, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej ceny, która by oderwała Rosję od Chin, ale niestety pewna część elity amerykańskiej jest na to gotowa. Miejmy nadzieję, że ten terroryzm, który został, ten akt terrorystyczny, który został zrealizowany, otrzeźwi Stany Zjednoczone. Zobaczymy, jak to przybędzie. Jak pan ocenia reakcję Rady Europejskiej? Polskie władze wyrażają zadowolenie z ustaleń? I słusznie, ale pamiętajmy, że jest ta druga część jeszcze niezrealizowana tych sankcji, która dotyczy personalnych efektów, czyli tego zakazów podróżowania ważnych osób z Białorusi. Mam nadzieję, że nastąpi identyfikacja nie tylko bezpośrednich sprawców, ale całego łańcucha decydenckiego i pozwoli personalnie wyeliminować, też wskazać, kto jest winny i tych winnych rzeczywiście ograniczyć w ich możliwościach, wprowadzić wobec nich rzeczywiście działania no, represyjne, tak to powinniśmy nazwać, ale to musi przecież oznaczyć także wytoczenie wobec tych ludzi procesów. To oczywiście jest przede wszystkim sprawa bezpośrednio Polski, ale także solidarności całej Unii Europejskiej i miejmy nadzieję, że NATO z tego punktu widzenia także Stanów Zjednoczonych. Szybciutko musimy zmienić temat, panie ministrze, ponieważ te wydarzenia w Mińsku, jak i wcześniejsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywołały wielką burzę również na opozycji. W przypadku próby zamknięcia elektrowni w Turowie przywódcy opozycji, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, mówili, żeby bezwzględnie tą dyspozycję Trybunału Sprawiedliwości, bo to było zabezpieczenie, to nie był wyrok nawet, wykonać natychmiast, zamknąć elektrownię, zamknąć, wyrzucić z pracy 3000, prawie 4000 osób, pozbawić Polskę 5% prądu. W przypadku samolotu czytaliśmy na Twitterze wezwania, dlaczego rząd nic nie robi, no przecież trzeba porozmawiać. Jakby ci ludzie nie zdawali sobie sprawy z realiów, że chociażby wykonanie telefonu to parę minut musi potrwać. Mamy do czynienia z ludźmi na opozycji, którzy zawsze stawiają się, taka jest moja teza, po stronie interesów
innych krajów i to jakichkolwiek. Nawet Czechy są godne tego, by być reprezentowane przez przedstawicieli Polski, przez polskich w końcu posłów, polskich senatorów. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że dla nich głównym wrogiem jest Polska. Dla nich głównym wrogiem jest niepodległość Polski i oni to zademonstrowali tym razem w sposób, można by powiedzieć, niesłychanie taki brutalny. My będziemy zawsze występowali wtedy, kiedy Polska jest atakowana, za tymi, którzy Polskę atakują i przeciwko tym, którzy Polskę bronią. Tutaj bardzo ważne jest nie tylko pan Trzaskowski, bo do tego przywykliśmy, prawda, ale także weryfikacja postawienia stanowiska obozu tak zwanego pana Hołowni, który ma nadzieję na, tak powiem, odebranie Platformie Obywatelskiej przywództwa opozycyjnego, czy też uzyskanie bardzo istotnego miejsca w tym obozie opozycyjnym. I on bardzo zdecydowanie opowiedział się po stronie targowicy. To warto o tym pamiętać, warto przypominać panu Hołowni, że niesłychanie zdecydowanie opowiedział się za tym, żeby zamknąć elektrownię, żeby zamknąć kopalnię, żeby to właśnie Unia Europejska była decydentem o polskich interesach narodowych. Nie polski rząd, nie polscy pracownicy, nie polskie interesy gospodarcze, ale Unia Europejska będzie o tym wszystkim decydowała, a pan Hołownia zawsze będzie się opowiadał przeciwko polskim interesom. To jeszcze jedna uwaga, bo tutaj warto wspomnieć. Mówi pan o Polsce, o polskim interesie. Mieszkańcy Bogatyni w poprzednich wyborach prezydenckich, zaledwie rok temu, wybrali Rafała Trzaskowskiego, no, który zrewanżował się tak, że poparł sankcje i poparł utratę pieniędzy w tym właśnie regionie. Więc nie tylko koszt takie... To nie są tylko koszty reprezentacyjne, nie jest obrażana flaga, państwo, ale ludzie na samym dole, którym chce się odebrać comiesięczną pensję. No tak, dlatego bo polityka weryfikuje się w działaniach faktycznych, nie w propagandzie, chociaż oczywiście właśnie propaganda odgrywa olbrzymią rolę, ale potem przychodzi moment, kiedy trzeba zabrać, postawić się jednoznacznie wtedy, kiedy Polska jest zagrożona. To zresztą jest bardzo istotny taki weryfikator tych zagrożeń, które stoją przed nami przy realizacji Polskiego Ładu i musimy się przygotować bardzo dobrze do tego, żeby bronić tego programu skutecznie wtedy, kiedy Unia Europejska będzie próbowała nam uniemożliwić jego realizację. I pamiętajmy, że mamy na stałe już obóz targowicy, który będzie wspierał Unię Europejską w działaniach przeciwko Polsce, w ograniczaniu, w uniemożliwianiu wzmacniania Polski, utrudnianiu odbudowy siły polskiej programem. Jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, dotyczące polityki zagranicznej. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Ankarze spotyka się z Polonią, ale też z politykami i rozumiem dowódcami wojskowymi, bo jest zwierzchnikiem sił zbrojnych Polski, więc ze swoimi odpowiednikami z drugiej największej armii w NATO. Potem prezydent jedzie do Gruzji. Jak pan rozumie ten wymiar i to spotkanie? No to bardzo ważne, dlatego że jak wiadomo, Turcja, jak pan już słusznie powiedział, jest drugą, jeżeli chodzi o swoją siłę i możliwości, armią NATO. Jest niesłychanie żywo państwem, które niesłychanie intensywnie rozwija swój przemysł zbrojeniowy w ciągu ostatnich 10-15 lat. Wyrosła naprawdę do skali potęgi międzynarodowej, jeśli chodzi o rozwój przemysłu. To jest państwo, z którego można naprawdę, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju przemysłu zbrojeniowego, czerpać wzór. Bardzo dobrze, że zakupiono drony bojowe. Ja chcę
przypomnieć, że ten kierunek zaopatrzenia polskiej armii w drony bojowe został zapoczątkowany już w roku 2017. Pierwsze 1000 dronów bojowych zostało dostarczonych na przełomie roku 2017-2018. One to są inne drony bojowe, przede wszystkim były w nie wyposażone Wojska Obrony Terytorialnej, ale ten właśnie kierunek był wówczas zapoczątkowany. Świetnie, że jest kontynuowany przez kupno z zewnątrz. Byłoby też jeszcze znakomiciej, gdyby było to związane z rozwojem polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ale intensyfikacja polskich zbrojeń dzisiaj jest absolutnie konieczna i wzmacniania oraz rozwój polskiej armii. To powinien być naprawdę priorytet w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, bo ono jest zagrożone. Sprawa białoruska pokazuje to w sposób dramatyczny wręcz. Nie wiem, czy potrzebna nam jeszcze jakaś inna, że tak powiem, jakiś inny znak, że jesteśmy państwem, które jest zagrożone atakiem z zewnątrz, atakami terrorystycznymi, ale to może oznaczać także ataki bezpośrednio wojskowe ze strony mocarstwa wschodniego. To uzbrojenie, które Polska kupuje, pierwsze jednostki tych dronów bojowych, uzbrojonych tureckich pojawią się w przyszłym roku. Mogliśmy zobaczyć jego skuteczność wobec rosyjskiego wyposażenia jesienią tego roku w czasie wojny w Karabachu. To jest ważny sygnał, a jeśli tak, to dla kogo? No cóż, to jest ważny sygnał przede wszystkim dla wzmocnienia polskiej armii i dla naszych potencjalnych przeciwników, dla tych, którzy by chcieli Polskę zaatakować, ale także uświadommy sobie dla naszych sojuszników, zwłaszcza jeżeli chodzi o państwa bałtyckie. Musimy przecież mieć świadomość, że Polska odgrywa na ścianie wschodniej, na flance wschodniej NATO główną rolę, rolę tego państwa, które będzie zobowiązane do pierwszej reakcji wspierającej, gdyby doszło do ataku na Litwę, Łotwę czy Estonię, nie mówiąc oczywiście o Ukrainie. Dlatego wzmacnianie polskiej armii, rozwój polskiej armii jest problemem decydującym na całej flance wschodniej i dla Rosji jest największym, że tak powiem, jesteśmy największym przeciwnikiem. Tak a więc widzi pan z pewnością taki... Rosja to odnotowuje bardzo, bardzo, tak powiem, zdecydowanie. Działamy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Widzimy kraje, które nie są zainteresowane za bardzo wydatkami typu Niemcy. Widzimy kraje, które mają inną perspektywę strategiczną typu Francja, tak, chciałaby spacyfikować północną Afrykę. Widzimy Hiszpanię, która ma również inne zupełnie zainteresowania. Tymczasem na wschodniej flance są trzy duże kraje, które inwestują w swoją obronność. Polska, Rumunia i Turcja. To jest jakaś nowa jakość w NATO? To jest nowa jakość NATO od roku 2016, dlatego że to wtedy właśnie rozpoczęliśmy konstrukcję, jeżeli tak można powiedzieć, Sojuszu Europy Środkowej i tutaj i Rumunia, i Turcja od początku były naszymi potencjalnymi sojusznikami wspierającymi ten rzeczywisty blok oporu wobec agresji imperializmu rosyjskiego. To, widzimy, ale nie zapominajmy o państwach bałtyckich i nie zapominajmy o Ukrainie. To, co widzimy w czasie wizyty pana prezydenta w Turcji, to kontynuacja i potwierdzenie trendów polityki, które zostały zapoczątkowane w 2016 roku. Przypomnijmy, pan wtedy był ministrem obrony, a w Warszawie odbył się szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Zresztą również torpedowany przez naszą opozycję, ale NATO nie mamy tym razem czasu. Przełomowy szczyt NATO, który zatwierdził czy potwierdził fakt istnienia właśnie Międzymorza jako rzeczywistej siły nie tylko polityczno-gospodarczej, ale także w perspektywie wojskowej i tutaj kontynuacja tego przez pana prezydenta, rozwijanie tego przez pana prezydenta, pamiętajmy o jego olbrzymiej roli w tej inicjatywie, ale ze względu na zbliżający się 4 czerwca pamiętajmy też, jak olbrzymią rolę w tym odegrał Jan
premier Jan Olszewski, który był w sensie ideowym, koncepcyjnym twórcą tego właśnie kierunku rozwoju polskiego bezpieczeństwa. Macierewicz, panie ministrze, panie marszałku, bardzo pięknie dziękujemy za ten komentarz, niezwykle cenny dla naszych widzów. Kłaniamy się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego, będzie naszym gościem już za chwilę.